Dzisiaj jest wielki dzień, jeżeli chodzi o rozwój naszego Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Jest on uhonorowaniem działań, które park realizuje od grudnia 2012 roku w zakresie przygotowania odpowiedniego projektu w zakresie infrastruktury technicznej do w mieście Opolu. I w tym względzie dzisiaj została podpisana umowa na dofinansowanie budowy dwóch obiektów, a więc obiektu laboratoryjno-doświadczalnego, który jest oczkiem w głowie naszego parku, i budynku inkubatora przedsiębiorczości. Obydwa projekty są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i obejmują kwotę 16 milionów złotych. Jeżeli chodzi o zainteresowanie parku, jest bardzo pocieszający efekt. Jest bardzo duże. Są firmy zarówno z branży biotechnologicznej w zakresie hodowli bakterii, i tu jest znany po opolski wynalazca. Są branże z oczyszczania czy emisji spalin, jeżeli chodzi o kotły spalinowe. Są branże techniczne. Jest pomysł przedsiębiorcy opolskiego na budowę laboratorium akredytowanego, jeżeli chodzi o pewne konstrukcje metalowe.